Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. Tym razem chciałabym omówić horoskop dla Lwa na miesiąc kwiecień roku 2018. Postaram się Wam przybliżyć energetykę tego miesiąca z każdej sfery finansowej, zawodowej, emocjonalnej, czyli uczuciowej, ale także i zdrowotnej. Staram się wyciągnąć dla Was jak najwięcej informacji, mówić konkretnie, rzetelnie i z takim nośnikiem informacji, żeby dla każdego z Was był zrozumiały. Staram się mówić o konkretnych zdarzeniach, a nie tylko o energetyce danej karty. Zatem mam nadzieję, że ci, którzy lubią konkrety, rozsiądą się i będą wnikliwie wsłuchani w tą prognozę. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, w świecie ezoteryki funkcjonuję jako tarocistka Giatis. Prywatnie mam na imię Magda, zatem tak to wygląda. Czym się zajmuję? Karty tarota, karty anielskie, nie tylko te. Numerologią się wspieram, ale także rytuały. W celach umówienia się na sesje indywidualne, mail, i to jest najskuteczniejsza forma kontaktu. Jeśli nie zapomnę, to on się tutaj powinien Wam właśnie pojawić, bądź już od początku go będziecie widzieli, a być może dostrzeżecie, jak tutaj wskażę palcem. Są różnego rodzaju usługi z mojej strony dla Was oferowane, czy to pytanie na mail, sesja indywidualna, sesja Skype, zamówienie indywidualnego takiego filmiku, na przykład jako horoskop miesięczny. Roczne przyjmuję zapisy dopiero na listopad i w listopadzie robię na rok czasu, ale również filmik z pytaniami indywidualnymi do 5 pytań. Zatem to jest też taka usługa, która jest do Waszej dyspozycji i ten film widzicie tylko Wy i ja i nikt poza nami, czyli jest niepubliczny. Zatem jeżeli macie ochotę z niego skorzystać, to zapraszam. Teraz będę przechodziła do omawiania horoskopu, zatem patrzymy, co tutaj energetycznie lwom się na kwiecień będzie rysowało. Lew i kwiecień, lew i kwiecień, lew i kwiecień, lew i kwiecień. Na co lew powinien zwrócić uwagę w kwietniu? Na co lew powinien zwrócić uwagę w kwietniu? Darciu, zamkniesz mi obok drzwi? Dziękuję. Lew i kwiecień, lew i kwiecień. Pierwszy tydzień kwietnia. O, proszę, się będzie działo. Wow. Drugi tydzień kwietnia. Trzeci tydzień kwietnia. Czwarty tydzień kwietnia. I teraz tak, karta asa na początek, ale nie włączyłam kamerki. O, dobra. Nadrabiam błąd. Widać całą tutaj całość. Nie czytam odwróconych kart, talia tarota snów na stole. As mieczy jako energia wchodząca w tą energię. As mieczy może mówić o kilku sprawach. Odcięciu się od trudnych spraw, bądź będziecie podążali z nowymi zobowiązaniami, bądź umowami, bądź wnosić będzie to nową energię dokształcającą. Taka jest w asie mieczy energia. As mieczy, król mieczy, król monet i as tutaj denarów może wnosić umowę na stałe, nową pracę, nowy kontrakt, nowe przedsięwzięcie uwieńczone sukcesem. Zatem zawodowo, drogie lwy, w kwietniu może się dziać bardzo, bardzo owocnie i warto, żebyście nie osiedli na laurach, bo to, że to się zadzieje, nie oznacza, że jak to mówimy, chwytamy Pana Boga za nogi, tak? I w tym momencie już czujemy się och i ach, zatem tak się nie czujemy, tylko kujemy żelazo, póki gorąco realizujemy, jesteśmy na fali, zatem na tej fali się trzeba utrzymać, bo jak jesteśmy wysoko, im wyżej, tym mocniej spadamy, tak? Także pamiętamy o tym. I jeżeli chodzi o kwestie te zawodowo-finansowe, uważajcie na przysługi, które nie są po literze prawa, bo się rykoszetem Wam to odbije, dlatego bez powodu też nie powiedziałam o tym, żebyście uważali i żebyście byli czujni.
tutaj. I teraz tak, cóż dalej mogę Wam tu w kwestiach zawodowo-finansowych? Wstrzymajcie się z inwestycjami pod koniec kwietnia, bo to jest tak, tu są fajne umowy, fajne możliwości, no ale jak mamy możliwości, mamy perspektywy, to możemy chcieć w większe rzeczy inwestować. Powstrzymajcie się, przyjdzie na to odpowiedni czas, ale nie teraz. I teraz tak, w kwestiach związkowych, co tutaj się może realizować? Jeżeli chodzi o panie, mają szansę, te, które szukają pana do relacji, poznanie kogoś przy pracy, w trakcie pracy, bądź w sferze medycyny, czy przy medycynie, bo karta Asa Mieczy może mówić o szkoleniu, o pracy, ale również o kwestiach, na przykład robimy jakieś badania i ten osobnik również tam jest. Zatem coś takiego dla pań z poznaku lwa się rysuje. Dla panów mam pokazaną tutaj panią cesarzową w ostatnich 2 tygodniach, ale ta osoba, niby jest to fajna karta cesarzowej, ale nie podobają mi się karty tutaj wokoło tej pani, czyli warto by było sobie przeobserwować, czy ona faktycznie jest cesarzową, jaką się rysuje, bo czasem jest tak, że ta osoba nam się pokazuje w tej karcie, ale ona taka nie jest, bo otoczenie nie podoba mi się, także bądźcie panowie ostrożni. Dla osób w związkach uważajcie na plotki, na niepotwierdzone informacje, na ewentualne. Uprzejmie donoszę, że weryfikujcie sobie informacje, żeby nie pojawił się jakiś niepotrzebny dyskomfort w waszej relacji, bo ktoś coś powiedział, chlapnął, źle zrozumiał, zobaczył i rysuje jakieś plotki. Na to zwróćcie bardzo proszę uwagę. Osoby spod znaku lwa, które mają dzieci, poprawcie komunikację, bo mi się tu komunikacja pokazuje nie do końca właściwa między Wami. Odpływa komunikacja, idzie w dal, tak jakbyście zupełnie w dwóch światach funkcjonowali. Zwróćcie uwagę też na kwestie związane z wszelką tutaj kwestią zdrowotną, z ruchomością, nogi, ręce, kontuzje, kręgosłup, bo mi się tutaj pokazuje jakiś dyskomfort, układ moczowy, nerki do kontroli, bo mi się to pokazuje jako coś ważnego. Sprawy kobiece dla tych kobiet, które mają dolegliwości, czy ten typ tak ma, czyli macie tendencję do problemów ze sprawami kobiecymi. A jeżeli nie planujecie ciąży, to zwróćcie na to uwagę, bo mi się coś takiego tutaj dla Was, drogie lwy, zarysowało. A zatem sprawy zawodowe zostały przeze mnie omówione, sprawy emocjonalne również, kwestie zdrowotne, to tutaj jeszcze dotlenienie organizmu i górne drogi oddechowe. No troszeczkę jakby no, ten miesiąc może Was doświadczyć w aspekcie zdrowotnym. Zadbajcie o siebie, bo to powoduje do aktywności, ale też przestajemy dbać o siebie, zatem dbamy o siebie. Jaka ogólna energia tego miesiąca dla Was, drogie lwy? No właśnie, bądźcie konsekwentni. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak? Karta mówi o tym, że no to teraz mogę osiąść na laurach. Nie, nie możemy osiąść na laurach, zatem bądźmy konsekwentni, sumienni i to, co zaczęliśmy z tą postanowieniem, z tą realizacją, idziemy przez cały miesiąc, bo jak tu zatrzymamy się, to później mogą być problemy. Pamiętajcie o tym. Dobrze, zatem przesłanie anielskie dla Was, drogie lwy, na miesiąc kwiecień. Karta wypadła, zatem zostawimy ją. Wiara. Wiara jest tak potężna, że przenosi góry. Zgodzę się z tym. Jednak anielska mądrość przypomina Ci, abyś nie wierzył ślepo w ludzi lub w rzeczy. Używaj zdrowego rozsądku i bądź przenikliwy. Nigdy nie oddawaj swej mocy innym. Zamiast tego miej wiarę w siebie oraz w siły wyższe. Módl się szczerze, z głębi swojego wyciszonego, mądrego ja. Wierz, że Twoja prośba zostanie spełniona. Czyń tak, jakby już się urzeczywistniła. To właśnie jest wiara. Anioły mówią Ci, byś mocniej uwierzył w to, co niezgłębione. I afirmacja dla Was, drogie lwy, wierzę, że Wszechświat mnie wspiera. I tym pozytywnym akcentem, jakże myślę trafnym, pozostawię Wam do przemyślenia pewne informacje. Mam nadzieję, że te tutaj wiadomości pozwolą Wam uniknąć pewnych potknięć i realizować się jak najbardziej w taki sposób, jakbyście chcieli, aby to się działo. Wszystkiego dobrego, całuję Was bardzo mocno, pa pa, do zobaczenia w najbliższym czasie.